Już 18 maja kolejna edycja Nocy Muzeów. To wydarzenie co roku przyciąga prawdziwe tłumy. Co ciekawe, naszą placówkę odwiedzają nie tylko Nysanie, ale i goście z innych miast, między innymi z Wrocławia. W tym roku muzeum znów przygotowało wiele atrakcji. W programie wydarzenia między innymi wernisaż dwóch unikatowych wystaw czasowych. Zobaczymy pokaźny zbiór monet i medali biskupów wrocławskich, książąt nyskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Spodziewamy się dużej frekwencji, tak jak w latach poprzednich Nysanie, ale nie tylko, nie zawiedli. No, mamy tak jak zawsze wiele atrakcji. Jedną z nich będzie finisaż wystawy pani Elżbiety Szołomiak. Właśnie w tle widać te wspaniałe obrazy, ale przede wszystkim wystawa numizmatów, wystawa monet i medali bitych przez 500 lat przez kolejnych biskupów Wrocławia w Mennicy w Nysie. Wystawa, jakiej w Nysie po 1945 roku nigdy nie było. Temat bardzo ciekawy, temat zapomniany. Do tego jeszcze dodatkową atrakcją będzie katalog, jaki udało nam się przygotować na tą wystawę. Niezwykle interesująco zapowiada się też wernisaż wystawy Ulica Piastowska w Nysie, ślady przeszłości, wyniki badań wykopaliskowych z 2018 roku. Pokażemy zarówno artefakty pochodzące z tych wykopalisk, jak też informacje dotyczące tych badań i historii Nysy. Nie zabraknie też dobrej muzyki. Czeka nas koncert niezawodnej orkiestry kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Witolda Lutosławskiego w Nysie pod dyrekcją Krzysztofa Sali. Jak zawsze jest to muzyka świetna, dynamiczna, ale później jeszcze też przewidujemy takie granie już niezobowiązujące po to, żeby umilić zwiedzającym czas. Koncert, jaki dadzą uczniowie, ale też wykładowcy Państwowej Szkoły Muzycznej, jest w ramach współpracy, wspaniałej współpracy zresztą, jaką realizujemy między Szkołą Muzyczną i Muzeum. Szkoła Muzyczna organizuje kilkanaście czy kilka koncertów w ciągu roku w muzeum. Świetnie się tutaj czują, a my ich też chętnie tutaj gościmy. Tradycyjnie będzie kawiarenka i atrakcje dla najmłodszych, a w tym roku będziemy mogli także wybić własną monetę. Zapraszamy do zwiedzania zarówno tych pomieszczeń ekspozycyjnych, ale też będzie można zaglądnąć w inne zakamarki muzeum. Dodam jeszcze, że też jak co roku swój program w którymś momencie pokaże prałat Mróz w Bazylice Świętego Jakuba i Agnieszki, także również zapraszamy na tę atrakcję. Początek Nocy Muzeów o godzinie 19:00.